Także radio Conchita, radio Turga z Oskarów i troszeczkę tej toczki dajmy. FM Warszawa, FM Warszawa przesądna. Już dzisiaj też parę takich trójek padło. Parę trójek padło. Przedstawił oficjalnie projekt zmian w prawie. Chce, aby nowa ustawa została. Dlaczego? Parę trójek padło. No, przesądni są na liczbę trzy. Wierzą w trójce. O, na przykład Anglicy w Londynie, w Anglii nie wierzą w żadną trójcę. A tutaj, no, koniecznie muszą Polacy wierzyć w trójce i w Matkę Boską. I w Matkę Boską koniecznie. Tak. Ale swoją drogą są niecierpliwi, są w związku z tym, że są niecierpliwi, to są też i agresywni. Także cała taka psychologia, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie. Pozdrawiamy serdecznie i buziaczki przesyłamy. Radio Tok FM, Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. ...na zamach terrorystyczny i być przygotowanym na poradzenie sobie z jego skutkami, no bo tak naprawdę to już jest tylko akcja ratunkowa i musimy mieć dobre służby medyczne, ale tak naprawdę najważniejsze jest takie budowanie wiedzy w organach i instytucjach państwa, by do takich zamachów nie mogło dojść, byśmy byli w stanie je powstrzymywać. Projekt trafił teraz do konsultacji i ma być rozpatrywany w parlamencie jesienią. Przyjęcie projektu w trybie pilnym pozwoliłoby zakończyć proces legislacyjny w ramach obecnej kadencji parlamentu, która kończy się w kwietniu przyszłego roku. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Różne oblicze sportu to temat dzisiejszej audycji Czasu z premierą nowego nagrania. Czy możesz paść do mnie dzisiaj wieczorem, pogadamy o tym dłużej? Ale także o walce z dopingiem. Audycję poprowadzą dziennikarze redakcji sportowej Radia Maryja i telewizji Trwam. Serdecznie zapraszam. No i te, wiecie Państwo, jeszcze Radio Maryja, telewizja Trwam, to jeszcze są dobre stacje. Natomiast te wszystkie inne to są nic nie warte, bo tyle tylko, że jak są wiadomości, to jeszcze można posłuchać wiadomości, ale potem, ponieważ ta psychologia u nich jest bardzo niska, bardzo płytka, to oni gadają o dupie Maryni, o imieninach, o urodzinach, a że jak jakieś znane nazwisko, jak śpiewa dziewczyna, to ta piosenka musi być dobra, bo jest znane nazwisko. No i takie głupoty, że po prostu no, na mnie działa jak czerwona płachta na byka. Momentalnie wyłączam radio, przełączam, ale ponieważ na następnej stacji jest takie samo gawno, no to co, czego tu można słuchać? No to właśnie mówię, dlatego że Radio Maryja jeszcze. Miała miejsce uroczysta lektura fragmentu Księgi Biblijnej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i telewizja Trwam. Radio Conchita. Także proszę Państwa, my w ogóle zapraszamy do teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej, ponieważ ja sama kiedyś prowadziłam teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej, no to Państwu to proponuję, przecież tam jest czytanie Biblii i osobiście, i prywatnie, i w zborze, i przemówienia ćwiczebne się wygłasza, oceniane one są na oczach, bo to do braci, do sióstr, do zboru się mówi, nawet może zapisać się do teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej osoba zainteresowana, to nie musi być ktoś ze Świadków Jehowy po chrzcie, nie musi być. Także buziaczki i proszę jeść kaczki.